No i czeka nas naprawdę gruba przeprawa teraz, więc ruszajmy. Może w ten sposób. Używamy echosondy? Używamy. Zaraz włączymy. Tak się zastanawiam, powinienem jakoś bardzo uważać na to paliwo, czy zwiadowca pali chyba mało, nie? Więc raczej nie powinniśmy aż na to tak zwracać uwagi, wydaje mi się. Najbardziej boli mnie brak snorkela, ale no, miałem chyba zablokowany, bo zawsze instaluję, jak wyjeżdżam gdzieś. A tu proszę. Lekko się zanurzysz. No, na szczęście póki co nie jest głęboko tutaj nigdzie. To jest duży plus. Cyk. I tak spalanie, zobaczcie, 1,5 litra na minutę. To jest naprawdę mało. Powinniśmy mieć spory zasięg tym samochodem. Muszę tylko bardziej uważać na uszkodzenia. Ok. Tutaj widzę, że jest nieco trudniej, więc może nie to, tylko echosonda. Ok. Świeci się na zielono wszędzie tutaj, chociaż wygląda jakby no było groźnie. Może ominijmy to drzewo powalone. Ok. I pod górę. Dobra, tu będziemy musieli skorzystać z niższego ciśnienia. Hop, i spróbujmy teraz. Ok, cofniemy. No tutaj już spore obciążenie i spalanie wzrasta nawet do 3 litrów, 3,5 momentami. Ale w razie czego to mamy jeszcze drzewo, żeby się złapać na wyciągarkę. No ale na szczęście nie było nam tu potrzebne. Od razu zwiększamy ciśnienie, żeby zmniejszyć spalanie. No i ciśniemy dalej. Tak sobie wyznaczyłem drogę. Nie wiem, czy ona jest jakaś dobra. W ogóle zauważyłem, że na wysokich biegach spalamy mniej niż na tych niskich. I ostatnio na odcinku, jak sobie, wiesz, obrabiałem odcinki, to zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że w momencie, kiedy stałem w miejscu i manipulowałem ciśnieniem, to spalanie wzrastało lub zmniejszało się. Zobaczmy, czy to działa tutaj. Więc mamy teraz 1,2. Aha! Zobacz. Rozumiem. Czyli nawet jak stoimy w miejscu i manipulujemy tym ciśnieniem, to spalanie nam się zwiększa. Od 1,2 do 1,8. Tak, to jest dziwne. Myślę, że powinni to naprawić. Daje nam to obraz tego, że faktycznie ciśnienie wpływa na spalanie, ale na postoju nie powinno to mieć miejsca, no come on. Dobra, jedziemy. I do przodu. No i tu możemy sobie już cisnąć. Powiem ci, że no... Póki co przeprawa wyglądała na dość trudną dla tego samochodu. Wiesz, brak snorkela. I dużo wody musieliśmy przejechać, ale zobaczcie, już jesteśmy na właściwych torach i dojeżdżamy powoli do miejsca, które musimy zbadać i właściwie powoli kończymy tą ekspedycję. A co za tym idzie, pojazd spisał się znakomicie, nawet bez snorkela. Jestem zaskoczony. Znaczy spisał się, no jeszcze się nie spisał, bo musimy wykonać zadanie. Dobra, spróbujmy teraz to niższe ciśnienie. No to mamy wyciągarkę, więc korzystajmy, nie? Tak jest. I popuszczamy. Dobra, jedziemy dalej. No dobra, poradził sobie. Tu wyznaczyłem sobie już wcześniej te checkpointy. Więc sobie po nich jadę, ale w pewnym momencie będziemy musieli odbić trochę, bo chyba będę w stanie zbudować most. Przynajmniej tak mi niektórzy pisali w komentarzach, że
nawet bez odpowiedniego wyposażenia mogę ten most postawić. I zastanawiam się, czy to prawda. Zaraz to obadamy. A tymczasem musimy przejechać przez ten dosyć trudny teren dla tego samochodu, bo tu będziemy mieli różne takie wyrwy, wspinaczki trochę. O, właśnie tutaj. Ale za moment wyjedziemy na drogę, co tutaj w Expeditions, jak do tej pory, to jest rzadkość, żeby pojawiła się droga. No i teren, do którego zmierzamy, prawdopodobnie będziemy musieli zbadać dronem. To jest dość ciekawe, bo dron, którym latamy, to jest dosyć duże urządzenie, nawet wielkości tego samochodu. I tak się zastanawiam, czy... Gdzie ten dron nie jest, nie? Jak widzieliśmy na zwiastunach, ten dron. No właśnie. Okej, i... Tu musimy się rozpędzić. To jest ciekawe, bo to jest droga w jedną stronę tutaj w tym wypadku, prawda? Więc faktycznie dobrze by było zbudować ten most, który jest na tamtej półce skalnej do zbudowania. No i teraz spróbujmy zrobić tak. O nie. O nie, najgorzej. Najgorzej. O, uszkodziłem silnik. Zobaczmy, czy mamy jeszcze części naprawcze. Nie mam części naprawczych, ale... Zatankowałem się trochę. To niedobrze. Teraz będę spalał więcej, dlatego że silnik jest uszkodzony. Mamy do tego samochodu dodatkowe orurowanie, które raczej powinno zmniejszyć te właśnie takie uszkodzenia związane z upadkami i tak dalej. I tutaj jest ten most. Zajedźmy sobie, zobaczymy jak to działa. Czy w ogóle zadziała. Zobaczmy. Tyk. Dostarcz zaopatrzenie. Części zamienne, okej. Nie mam takich rzeczy, niestety. Ale wygląda na to, że do wybudowania mostu wcale nie trzeba dużo, bo części zamienne to nie jest jakiś towar mocno trudny do przetransportowania, więc moglibyśmy to zbudować nawet zwiadowcą. To jest ciekawe. No i ciekawe, jak w częściach zamiennych znajduje się właśnie taki most. Okej, zajedziemy tu, wyłączymy silnik i zobaczymy, czy uda się to przejść bez wracania do bazy. Nie chciałbym tego i przyjeżdżać tutaj drugi raz, bo droga była naprawdę długa. Zajęła nam 2 odcinki, więc jest ryzyko. Myślę, że mam nadzieję, że nie będę musiał tam dronem wjeżdżać, naprawdę. To jest jakieś stare, super stare drzewo, które może też będziemy musieli zwiedzić, nie wiem. Okej, na razie tak, wyłączamy sobie silnik. Czekaj. I w tym momencie powinniśmy mieć zasięg do całego tego obszaru naszym dronem. Zbierz narzędzia do kopania. Czy mogę tu? Nie, nic nie mogę zrobić dronem. Ale mogę zbadać ten teren. Już mam 68% i zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Zastanawiam się, czy uda mi się wjechać tym samochodem tu na górę. On już taki dosyć mocno zniszczony jest. 82, 84. Najlepiej sobie wyznaczać takie punkty, bo jak latamy dronem, to widzimy te punkty i nie musimy wchodzić do mapy. Teraz sobie jeszcze raz drona wybierzemy. No i te punkty powinny być dobrze widoczne. Aha, bo widać tam ten checkpoint, okej. To jeszcze raz skasujemy wszystkie. No i wyznaczamy tutaj. Wybieramy drona. O, i teraz będzie dobrze widać. Ciekawe, wydaje mi się, że tym dronem tutaj patrzyłem w to miejsce, a jakoś mi go nie zbadało chyba. Dobra, i mamy 94, 95, mamy jakąś taką maczugę. 97 i chyba mi już zbadało wszystko. Zbierz narzędzia do kopania. Będę musiał chyba tam wjechać. To jest naprawdę trudna wyprawa, ale tak, jedną część zadania mamy już zrobioną. Która droga będzie najlepsza? Bo chyba będę w stanie tutaj podejść nawet, nie? W tym miejscu gdzieś. O, powinniśmy dać radę raczej.
tylko że jeśli będę musiał to jeszcze wrócić do bazy. Zbierz narzędzia do kopania. Kurde. Mam nadzieję, że nie będę musiał wracać, bo nie mam czym. Może by mi starczyło tego paliwa, ale no, ciężka sprawa. I tu mamy dwa wjazdy. Jedno jest takie trudniejsze, ale jest szybsze, a drugie jest łatwiejsze, ale dłuższe. Więc wybieram oczywiście to trudniejsze, dlatego że po drodze i tak mamy drzewa. Drzewo, za które możemy się złapać. No i jeszcze mamy kotwicę, żeby móc linkę podczepić w razie czego. Więc nie powinno być tak źle. I ciśniemy. Zmniejszyłem ciśnienie do połowy. No i zobaczymy, czy uda się tutaj wdrapać na górę. Aha. Bardzo dobrze. Jak podjeżdżam pod górę, to te przednie koła podnosi. Samochód nie chce skręcać w ogóle. Okej, to tam sobie wjedziemy tyłem. O, kurde, tak to nie rób. Niedobrze. Nie chcę jeszcze tracić kotwicy na to. Nie. Ale słabo. Próbuję jeszcze niższego ciśnienia. W oponach. Okej, odwróćmy w drugą stronę. Strasznie rzuca tym autem na skałach, wiadomo. Ale... no nic, muszę sobie jakoś poradzić z tym. Niższe ciśnienie pomogło znacznie. Chyba mniej się ślizgają. Ale jeszcze się mimo wszystko ślizgają. Tutaj możemy się jeszcze zaczepić. Okej. Okay. Dużo mieliśmy tutaj pomocy w postaci drzew i różnych takich gałęzi, więc... Nie ma źle i już właściwie jesteśmy na dobrej drodze, więc... Tak, zwiększymy od razu ciśnienie, żeby oszczędzać paliwo. Już mam wszystko wykorzystane, wszystkie zapasowe zbiorniki. Więc warto oszczędzać. Nawet chyba sobie AWD na chwilę wyłączę. I powinniśmy dać radę tu podjechać, bo tu z tego co patrzyliśmy na dronie jest już gładko. Ten podjazd jest taki spokojniejszy. Cofnijmy może. Tu się trzeba będzie wdrapać raczej, nie? Szkoda, że jak się leci dronem, to nie można sobie checkpointów wyznaczać. Myślę, że byłoby to przydatne. Wtedy byśmy mogli dokładnie, precyzyjnie oznaczyć miejsce, gdzie chcemy podjeżdżać, prawda? Mam nadzieję, że nie będzie trzeba wracać do bazy, bo katastrofa będzie. Strasznie ciężko się manewruje tym pojazdem tutaj. Odbije się lekko od skał i te tak opony mam wrażenie, że nie mają dobrej przyczepności tutaj na takim twardszym podłożu. Okej, jest jakieś wyposażenie, widzę. Zobaczmy. O nie. Paliwo części zamienne, nic nie mają. I co? Przeskanuj ślady dinozaura dronem. Okej, a gdzie mamy? Tutaj, tak? I to mamy oddalone o ile metrów? 168. Nie wiem, do czego mam tego specjalistę. Chyba do skanowania po prostu terenu. Wiesz, chodzi mi o tego operatora dronem, prawda? Dobra, nie wiem, czy będę miał zasięg mocowania kotwicy odpowiedni, żeby tam przyczepić na górze. Mam nadzieję, że tak, bo znacznie ułatwi nam to pracę. Nie wiem, co mam teraz zrobić, powiem szczerze. Ajajajajaj. Może jakoś się uda, nie wiem. Dobra, mogę na szczęście kotwicę dać gdzieś tam na górę jakoś. Okej, okay, bo... O nie, tam się coś na żółto świeci. Okej, okay, spróbuję najpierw ustawić inaczej kamerę. O, oddalić sobie coś takiego.
I teraz ustawmy sobie kotwicę na górze, może się uda. Dalej, dalej, przyczepiaj się tam. Patrz, no nie można na górze ustawić. Chyba specjalnie tak jest zrobione. No mi się zaś kotwica na chwilę pokazała. Próbuję jeszcze bliżej tam podjechać, zobaczymy. By było w sumie ciekawe, jakby się udało tam kotwicę rzucić, nie? Okej. Okay. I... No, czemu nie stoi? Stój! Okej, okay. Teraz na górę. Jest! Patrz. To się powinno udać. Okej, okay, tu już mamy kotwicę, to jest dobrze. Jedziemy, nie ma na co czekać. Ciśnienie, dajmy najniższe. Okej, okay, potwierdzamy i do przodu. Ło! Super. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Już mam takie uszkodzenia, tak mało paliwa. Ale muszę tam dojechać. Dobra, wyłączamy. Automatyczna skrzynia. Aha, ciśnienie, tak. I jedziemy do tego celu w końcu. Strasznie trudna ta ekspedycja. Ale chyba też wziąłem niezbyt dobrze skonfigurowany samochód do tego. Obrywała skrzynia biegów. Siada silnik. Dawaj, 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 dawaj. Wyciągarka, od razu. Okej. Okay. Tam mamy jakiś wjazd jeszcze. Ostatni. Już rezerwa zaraz będzie się świecić. Niedobrze. Niedobrze. Ale dojazd do następnego punktu to właściwie będzie zjazd, więc może jakimś cudem uda się na luzie to ogarnąć. Okej, okay, hamuj i od razu wyłączam silnik. Rozpocznij skanowanie. A, no widzisz, tu trzeba to rozpocząć. Okej, okay, są ślady. Głupio, że nie można sobie właśnie tak dronem podlecieć, nie? Tyk, tyk i... Dobra, mamy. Teraz następny obiekt. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, jak ukończę tą ekspedycję. Jest główny okaz. Wygląda to, że ślady prowadzą w konkretnym kierunku. Dzięki nim dowiemy się, gdzie... dokąd się udać. Gdybym miał po drodze jakieś paliwo, to naprawdę... uratowało mi by to dupę. Muszę teraz doskonale wyznaczyć sobie drogę do następnego celu, więc chyba użyję kotwicy i po prostu będę się tam zrzucał z tej kotwicy, bo mam jeszcze parę kotwic. Tu jest ładunek do zabrania. O rany. Wiesz, jak zbyt mocno uszkodzę samochód zjeżdżając tu na pałę, może być kłopot. Musimy dojechać do tego punktu jakoś. Tu jeszcze coś widzę, że coś jest. Zobaczmy, może to będzie jakiś zrzut, jakieś części naprawcze, coś. Mamy odkryto cel, to jest jakieś zadanie. Ach, no dobra, próbujemy tak. Zaryzykuję. Spróbujmy z tej ile mam w ogóle kotwic jeszcze? A, mam 8 kotwic, okej. Okay. To może nie będzie tak źle, jak myślałem. No to próbujemy tutaj. Kotwica pierwsza. Ciągarka. Mam długą linę w samochodzie, więc powinno być dobrze. Ruszamy. Potrzebujemy tu napędu na wszystkie koła, a może potrzebujemy trochę jednak. O nie. Okej, samochód jeszcze jest na chodzie, to jest ciekawe. O, już nie. Okej, no to sprzęt. Podnośnik, weź się tam gdzieś fajnie usta. O nie, o nie. Tutaj coś było na zielono? Jest, jest na zielono, patrz. Elegancki, zjeżdżę. Nawet na luzie, o właśnie. Cza. Ty, a jak będę gasił samochód w połowie drogi? Wiesz, w połowie drogi w dół, to też powinno to oszczędzić paliwo, nie? Dobra. Wymieniamy. I tutaj niestety nie mamy nic warto... Znaczy, no mamy te żebra. A jest paliwo! Uuu! Zabieramy, zabieramy, zabieramy. Ło, jestem uratowany. Wow, zajebiście, części zamienne. Zabieramy, naprawiamy się. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 okej, okay, jeszcze części zamienne. Wow, ale zajebioza. Okej, okay, a ja już tak osrałem, że to już będzie koniec. No super. Zajebiście, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z Expeditions. Trzymajcie się, na razie. Cześć.